Triple X czy XXXTentacion. A tak właściwie to Jacek Homfroid, czyli zmarły już raper, no jak już pewnie się domyślacie, to kolejny film o zamachach na popularnych raperów. Ale najpierw przedstawię wam historię jego życia i kariery muzycznej, oczywiście pokrótce. Jacek urodził się 23 stycznia 1998 roku w Plantation. Jego rodzice pochodzili z Jamajki, a imię Jacek zostało mu nadane przez ojca na cześć piosenki Boba Marleya pod tytułem Soul Jacek. Posiadał on trójkę rodzeństwa, a wychowywany był głównie przez swoją babcię, która bardzo chciała uchronić go przed gangsterskim życiem, no niestety jej się nie udało. Jego matka nie mogła się nim niestety opiekować. W wieku 6 lat zaatakował on mężczyznę, który atakował jego matkę, użył do tego wtedy kawałków szkła, a w wieku 10 lat jego ojciec został skazany na 9 lat pozbawienia wolności. Muzyką zainteresował się, gdy dołączył do chóru kościelnego oraz chóru szkolnego, z którego został wyrzucony przez liczne bójki. Tak samo jak przez liczne bójki często został wyrzucany ze szkół. Aż doszło do takiego momentu, w którym do żadnej szkoły w pobliżu nie chcieli go przyjąć przez to, że już był z niej wyrzucony. Tworzenie muzyki rozpoczął, gdy wyszedł z zakładu poprawczego w 2012 roku. W 2013, przebywając w zakładzie poprawczym za posiadanie broni, poznał Stokleya Gelburna. Zaprzyjaźnili się oni i rozpoczęli tworzenie wspólnie muzyki. Po wyjściu Triple X kupił swój pierwszy mikrofon, jego pierwsza oficjalna płyta nazywała się Vice City. Jak widzicie, jego częstym miejscem pobytu był zakład poprawczy. Często tam trafiał, ale jeżeli byście chcieli, żebym opowiedział wam wszystkie sytuacje, w których był w więzieniu, piszcie w komentarzu. Po czasie wraz ze Stokleyem stworzyli grupę Members Only. Było w niej jeszcze więcej osób, a dokładnie w poprzedniej, która się rozpadła, ale to tam pomijamy. W 2016 roku rozpoczął pracę w call center, ale w pewnym czasie z niej zrezygnował. W niedługim czasie był dwa razy aresztowany, w tym raz wyszedł za kaucją 10 tysięcy dolarów, a drugi to zaraz wam opowiem. Jacek został wtedy oskarżony o pobicie swojej dziewczyny, która podobno była w ciąży. Spoiler, nie była. Nie zmienia to faktu, że i tak ją zaatakował. Na początku 2017 roku jego piosenka Look at Me zyskiwała popularność. Została wydana już wcześniej. To była pierwsza piosenka niego, która odbiła się większym echem. Triple X nie miał po drodze z raperem Drake'em, ponieważ często atakował go w swoich utworach i na swoim Instagramie, oskarżając go m.in. o to, że miał wiele operacji plastycznych i o to, że wszystkie jego piosenki są ukradzione. Zaczęło się od wtedy, kiedy Triple X siedział w areszcie, a Drake zaśpiewał na swoim koncercie w Holandii piosenkę podobną do utworu Jacka. 21 lutego 2018 roku został wydany utwór Hope, opisujący strzelaninę w Stoneman Douglas High School. Miało na miejsce niedaleko rodzinnego miasta Exa, więc czuł się zobowiązany, żeby napisać o tym piosenkę. Na początku marca 2018 roku o północy miało zostać wydane nawet dwie piosenki z jego albumu. Została wydana tylko jedna, druga została wydana kilka godzin później. Pierwsza nazywała się Changes, a wydana kilka godzin później nazywała się Sad. Był to wielki hit. Jego to była druga piosenka, która otwierała album o nazwie Znak Zapytania. Oba utwory stały się bardzo popularne. W 16 marca 2018 roku został wydany jego album Znak Zapytania. Ciekawa bardzo nazwa albumu, a ja nie oceniam. Pomimo tego, że planował, miało być wydany on 4 dni wcześniej. Nie będę opisywał już jego albumów i singli wydanych po jego śmierci. Nie, jakoś, jak pewnie zauważyliście po filmach, nie jestem skory do opisywania tych utworów wydanych po śmierci rapera. W 2018 roku za Triple X-em ciągnęło się wiele zarzutów, m.in. pobicie dziewczyny. Był to zły czas w jego życiu i tak się zaczęły najgorsze chwile, czyli jego śmierć, ale od początku. Jak już wam powiedziałem, miał to zły czas w jego życiu, a 18 czerwca tego samego roku postanowił, że zakupi swój czwarty motor, chociaż jak mówiła jego matka, na żadnym nie jeździ, chociaż miał już 3 w garażu. Wypłacił wtedy 50 tysięcy dolarów i pojechał do sklepu wraz z wujkiem. Jego mama chciała, żeby pojechała z nim ochrona, ale on był przeciwny temu pomysłowi, ponieważ twierdził, że to będzie trwało zbyt długo, a on to chciał załatwić szybko. Do sklepu weszło za nim dwóch mężczyzn na zwiady i wyszli z niego przed nim. Triple X nie zakupił motoru i gdy miał już odjeżdżać, podjechał koło niego SUV, dokładnie to czarny SUV, z którego wsiadło dwóch uzbrojonych mężczyzn, zaczęli oni go okradać, a gdy on już sprzeciwiał się tym kradzieży, bo nikt by nie chciał zostać okradziony, zebrali mu wtedy jego torbę Gucci, został on wtedy postrzelony kilka razy. Sprawcy uciekli, a dziadek został przetransportowany do szpitala, w którym został uznany za zmarłego. Ale kto zabił młodego rapera? Za jego śmierć odpowiadają kolejno Dedrick Williams,
Tyrion Nielsen i Michael Woodring oraz Robert Allen. Ale czy zostali oni skazani? Tak, pierwsza trójka została skazana na dożywocie, nigdy już nie wyjdą z więzienia, a ostatni z nich, przez to, że znawał na swoich kolegów, dostał jedynie wyrok 7 lat, ale no musiał wciskać na swoich kolegów powiedzieć. Zwykły napad przerodził się w koniec tak wielkiej kariery muzycznej, a chodziło tylko o 50 tysięcy dolarów, które miał wtedy przy sobie. Zaparzyły one w jego życiu. Takim smutnym akcentem kończymy tą skróconą historię. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Klasycznie piszcie w komentarzu kolejnych raperów, a jeżeli będziecie chcieli, to mogę zrobić dłuższą wersję tego filmu, opisać więcej sytuacji z życia Triple X'a. A już Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny film z formatu gry w tle Wam się podoba. Mówił dla Was kanał OWM Games. Cześć!